się zacina. 1, 2, 2, 3, 4. Jeszcze raz koleżanki, koledzy, panie, panowie, drodzy przyjaciele, droga ludowa rodzino. Witałem się z niektórymi z was osobiście, ale nie ze wszystkimi, dlatego pozwólcie, że jeszcze raz powitam was bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że po raz kolejny możemy się spotkać w tym samym miejscu, na spotkaniu naszej ludowej rodziny, spotkaniu noworoczno-bożonarodzeniowym. Jutro przekróli, czyli naprawdę jeszcze ten okres bożonarodzeniowy. Tradycyjnie, tak jak to w rodzinie, spotykamy się w Wigilię, w święta, w gronie najbliższych, najbliższej rodziny. No to teraz na początku roku spotykamy się w gronie naszej takiej dużej, naprawdę dużej ludowej rodziny. Cieszę się, że frekwencja nam dopisała. Jest nas mniej więcej tyle, ile bywało wtedy, kiedy tworzyliśmy rząd, a to znaczy, że prognozy na przyszłość są dobre. Jeszcze raz serdecznie wam dziękuję za obecność. W imieniu nas wszystkich chcę podziękować najmłodszym artystom z Zawad za to, że zechcieli zaszczycić nas pięknym kolędowaniem i pięknym śpiewaniem. Dziękujemy młodym artystom z Zawad i dziękujemy tym, którzy się opiekują tymi dziećmi, bo to, że dzieci utalentowane, to widać, ale i widać też, że ktoś z tymi wspaniałymi dziećmi pracuje. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dziękujemy też zespołowi z Lipnik. Zaocznie już dziękujemy paniom z Dylewa i z Czarni też kapeli Zenona, jak to jest? Brata Zenona. Dobrze mówię. Brata Zenona. Zaocznie dziękujemy. Panie i panowie, koleżanki, koledzy, za chwilę dojedzie do nas kolega prezes, marszałek jednocześnie Adam Struzik. Ale oprócz tego, że będziemy dzisiaj mówić, śpiewy jeszcze i granie będzie, to chcę powiedzieć, że będzie kieliszek noworoczny i będzie też obiad. Także to nie tak, że tylko siedzenie, mówienie i śpiewanie. Będzie też obiad. Panie i panowie, ale koleżanki, koledzy, to jest też taka okazja, żeby trochę porozmawiać o tym, co za nami, a może jeszcze bardziej o tym, co przed nami w nowym roku. I oczywiście na ten temat spróbuję tam chwilę swoich przemyśleń i uwag tutaj przedstawić i podzielić się z wami. Ale zanim do tego przejdę, to jeszcze trochę zostańmy w atmosferze bożonarodzeniowej. Kolędujemy i jeszcze będziemy kolędować tam w Brukseli albo w Strasburgu, jak jesteśmy, to na ostatnim posiedzeniu przed Bożym Narodzeniem w Strasburgu zawsze się spotykamy jako posłowie, przynajmniej w tym gronie Europejskiej Partii Ludowej, mamy taką tradycyjną Wigilię. No ale na tej Wigilii zawsze mamy jakiegoś duchownego. Od wielu lat jest z nami przesympatyczny ksiądz Piotr i on okolicznościowe nam, prawda, myśli przekazuje, to ja jedną spróbuję powtórzyć. Może to będzie trochę nieudolne, ale spróbuję powtórzyć. Boże Narodzenie, jak wiemy wszyscy, wiąże się z pewną tajemnicą. Z tajemnicą, w którą bezapelacyjnie po prostu wszyscy wierzymy. A tą tajemnicą, którą wierzymy, to jest to, że dziewica Maryja, Panna Czysta, urodziła syna. Jak to było, to pozwólcie, że przypomnę. Jak ten Józef już z Maryją do tego Betlejem dotarli, żeby się dać zapisać. I już wyszedł czas rozwiązania, no i Józef biedny widzi, że za chwilę Maria będzie rodzić, tak od domu do domu, od zagrody, do drzwi się dobija. Nikt nie chce otworzyć, bo już późno, wieczór. Przez cały Betlejem już przeszedł, ostatnia zagroda, puka do drzwi, dobija się, gospodarz z wewnątrz mówi, czego? Józef mówi, gospodarzu, otwórzcie, ja jestem Józef, tutaj stąd pochodzę, moja żona Maryja zaraz będzie rodzić, ty, no chcemy jakiegoś ciepłego kąta, żeby mogła normalnie porodzić. To nie moja wina, że będzie rodzić. Józef mówi, moja też nie. I taka to jest ta tajemnica. Czy
przejdźmy teraz może do tych spraw społecznych, politycznych. Rozpocznę od podziękowań za ten rok miniony. Owszem, jako Polskie Stronnictwo Ludowe mamy klub parlamentarny, nieduży, ale jednak klub parlamentarny, i to jest szansa, żeby przez działanie klubu parlamentarnego naszego prezesa na ostatnim kongresie ponownie został wybrany prezesem, odbudowywać zaufanie do naszej formacji. Ja nie chcę w tej chwili mówić o przyczynach, dlaczego ten wynik w ostatnich wyborach parlamentarnych no, był wynikiem, który nas nie mógł satysfakcjonować, ale z drugiej strony chcę jeszcze raz podziękować wam wszystkim, którzy byliście w te wybory zaangażowani, bo gdyby nie wasze zaangażowanie, to tych 5% i 13 centych by nie było. Te 13 centych to 19 tysięcy głosów w skali całego kraju. Te 19 tysięcy głosów zdecydowało o tym, że ten klub parlamentarny mamy. I jak się tak dzisiaj przyglądamy tym wszystkim zdarzeniom, które w Sejmie w Polsce się dzieją, to trzeba powiedzieć, że ta nasza partia i nasz klub parlamentarny i nasz prezes chyba najbardziej rozsądnie się zachowują spośród wszystkich ugrupowań, jakie dzisiaj w parlamencie są. Tam jest na zasadzie takiej, że jak nie będzie tak, jak ja chcę, to niech nic nie będzie. I to jest bardzo trudne dla nas wszystkich. I w tym ostatnim kryzysie też nasz lider no, próbuje szukać porozumienia. Naprawdę sytuacja jest tak niebezpieczna, że dobrze by było, żeby każdy przynajmniej pół kroku się wycofał, żeby usiąść do stołu, porozmawiać, kompromis jakiś osiągnąć, bo jak będziemy się za głowy sami tu w Polsce brać, to żadnych wrogów nam nie trzeba, sami przekreślimy wszystkie szanse i możliwości, jakie przed Polską stoją. Staramy się w tym sporze, wyznając oczywiście fundamentalne wartości i zasady, staramy się apelować i przedkładać inicjatywy, które zmierzają do znalezienia tego porozumienia. Tego porozumienia nie widać. Nie widać, bo już nie chcę powiedzieć, że obydwie strony, ale przede wszystkim jedna strona, rządowa strona, nie chce nawet na milimetr ustąpić, nie chce się przyznać, że jakieś błędy popełnił. To jest przeciwna rzecz na skalę wręcz światową. Bo ja mógłbym mówić, że pani premier odpowiada, mógłbym mówić, że pan marszałek Sejmu odpowiada, mógłbym mówić, że pan prezydent odpowiada, ale tak naprawdę te osoby, które wymieniłem, są tylko biernymi wykonawcami woli jednego posła prezesa. To jest rzecz niespotykana za granicą, jak na nas patrzą, to mówią, że to jest po prostu niemożliwe, żeby takie rzeczy się działy, a się dzieją. Stąd no, trzeba powiedzieć, że to jest fenomenalna sytuacja, żeby jeden polityk sobie dał podporządkować tak olbrzymią rzeszę ludzi. To jest naprawdę coś niesamowitego. Drodzy Państwo, za nami rok rządów. I ja nie wiem, że wszystko, co rząd robi, to zrobił źle. Bo są przynajmniej w mojej ocenie dwie rzeczy, które zasługują, jeżeli nie na pochwałę, to trzeba przyznać, że idą w dobrym kierunku. Pierwsza rzecz, to jest też coś, co się przyczyniło do naszego złego wyniku. To jest program 500+. To jest program 500+. Ludzie to przyjęli i dzisiaj pieniądze płyną. I dopóki będą płynąć, ci, którzy, a przynajmniej zdecydowana większość, tych, którzy z tego programu korzystają, będą bronić obecnej władzy na śmierć i życie. Ale też trzeba powiedzieć, że ten program, który ogranicza i to znaczące obszary biedy, w sposób znaczący, dotyka problematyki jednej z największych problemów czy wyzwań, jakie przed Polską stoją, czyli kwestii kryzysu demograficznego. W Polsce rodzi się najmniej dzieci w Europie. W przeliczeniu na, że tak powiem, na matkę. Jeżeli najmniej w Europie, to znaczy, że najmniej w świecie. I te dane, które są statystyczne, pokazują, że za 30 lat będzie nas o 4, 5 albo nawet 6 milionów mniej. To jest naprawdę sytuacja dramatyczna i stąd mówię, że jest to pozytywny program. Ale też trzeba wiedzieć, tak jak powiedziałem, że jest to program, który miał kupić albo poparcie, albo przynajmniej milczącą zgodę dla działań, które obok tego programu są realizowane.
To jest jeden problem. Drugi, trzeba przyznać rację czy pewne osiągnięcie, to jest kwestia zmniejszenia szarej strefy w płaceniu podatków. To trzeba przyznać obecnej władzy, że tu im się rzeczywiście trochę udało. Pewne działania rozpoczęliśmy już my wcześniej, w poprzedniej koalicji, ale efekty rzeczywiście w tej chwili są widoczne. Więcej plusów nie widzę. Więcej plusów nie widzę obok tych rzeczy, które wspomniałem. Tak naprawdę trwa demontaż fundamentów demokratycznego państwa prawa. I rozpocznę oczywiście od Trybunału Konstytucyjnego, który w tej chwili tak naprawdę już nie istnieje. To, co zostało z Trybunału, to jest czysta atrapa tak naprawdę pod nowym szefostwem, które też jest co do sposobu i trybu wyboru problematyczne, czy to jest konstytucyjne, no ale rządzących to absolutnie nie interesuje. Ja wiem, że wielu Polaków, bardzo duża część, uważa, co tam Trybunał, to nas nie interesuje, to gdzieś tam wysoko, daleko, to nas nie obchodzi. No to jak jesteśmy w Ostrołęce, a Ostrołęka jest stolicą polskiego mleka, naprawdę, w żadnym powiecie nie ma tyle takiej produkcji, takiej ilości bydła, jak jest w powiecie ostrołęckim, jesteśmy liderem w Polsce, to warto powiedzieć, że gdyby nie Trybunał Konstytucyjny, to ceny za żywiec wołowy w Polsce dzisiaj byłyby albo o złoty, albo o 2 złote niższe niż są. A to dlatego, że 70% polskiej wołowiny jest eksportowane. A bardzo dużo eksportu to są na rynki arabskie i do Izraela, czyli metodami tak zwanym ubojem rytualnym. Pamiętacie te przepychanki w sprawie uboju rytualnego? To Trybunał Konstytucyjny ostatecznie zdecydował, że ubój rytualny w Polsce będzie przywrócony i został przywrócony, bo gdyby go nie było, to ceny byłyby dzisiaj lekko biorąc o 1 zł na kilogramie mniejsze. Jak to liczyć na sztukę sprzedano? To jest 400 albo 500 zł za sztukę, po prostu mniej. I to sprawił Trybunał Konstytucyjny. A w tym czasie prezes Kaczyński mówił, że będzie głosował przeciwko, bo jest na wyższym poziomie kulturowym. On i jego klub. Mówiąc, że jest na wyższym poziomie kulturowym, potraktował tych producentów mleka i tych, którzy mają bydło,